Dobra, słuchajcie, dzisiaj nie ma roboty. Jak to? Bo już jest jeden odcinek nagrany z serii 200 tysięcy kalorii challenge. A, to wyzwanie na 200 tysięcy subów do końca wakacji, 200 tysięcy kalorii challenge. Dokładnie. Dobra, Wiara, więc jeżeli będzie dużo łapek pod tym filmem, to robimy kolejny podobny odcinek do tego. A teraz intro. Wow. Ostatnia pora, żeby zrobić ci. Dobra, więc co, zaczynamy wielką ucztę. Cześć, to czas zacząć. Mamy tutaj pełno żarcia i czas rozpocząć to. Siemano, Wiara, it's your Fipsze. Jak widzisz po tule, w końcu to robimy. 200 tysięcy kalorii challenge. Jeżeli tego nie robisz, nie subskrybujesz tego kanału, jeszcze pora zamienić rynek, przyjdź na szary. A w dzisiejszym odcinku robimy 200 tysięcy kalorii challenge. Od razu cię informuję, ten challenge jest podzielony na 4 filmy, więc jeżeli wbijemy 7 tysięcy łap, od razu wpada kolejna część na kanał. A tymczasem, tak, nie da się zjeść 200 tysięcy na jeden raz, więc to będzie podzielone na 4 tury, na 4 tury, na 4 tury, po 50 tysięcy, czaiś to? Obliczyłem sobie to tak, 200 tysięcy kalorii nie da się zjeść na jedno posiedzenie, no to jest fizycznie niemożliwe. Żeby jedzenie się nie zmarnowało i żeby nikt nie trafił do szpitala, po 7 dniach pizzy obliczyłem, że powróćmy sobie do 7 dni pizzy. Prezentuję pizzorka. Jutro szykuje się wielki dzień, wielki challenge. Ciepłe, ciepłe jest, patrz to. I co, wracamy do chaty, przygotowujemy ją i trzeba będzie ją zjeść. Mamy 113 cm. Tam sobie wstępnie obliczyłem, że zjadłem 25 tysięcy kalorii w ciągu tych 7 dni, więc teraz brakuje 25 tysięcy kalorii do 50, bo to jest pierwsza część, 50 tysięcy, druga będzie 100 tysięcy, trzecia będzie 150 tysięcy, czwarta będzie 200 tysięcy, czyli 200 tysięcy kalorii challenge. Dzisiaj mamy pierwszą część, czyli robimy 50 tysięcy, jeszcze się pizza odbija, 50 tysięcy kalorii challenge w dzisiejszym odcinku, więc tam zjadłem 25 tysięcy, a teraz mi brakuje 25 tysięcy, więc czekaj, jedziemy skompletować 25 tysięcy kalorii, będę to ja, więc jedziemy do fury, człowieku. Dobra, więc aktualnie jestem pod Biedronką, właśnie idę kompletować pierwsze część zamówienia, bo chcę odwiedzić tak Biedrę, Lidla i jakieś takie markety, czekaj, zaopatrzam się do maka ze wstąpie, zaopatrzam się w żarcie, człowieku, lecimy 25 tysięcy kalorii, o tak, o tak, o tak, znaczy pójdzie chyba, wtedy poszło, to teraz też musi pójść. Zrobię sobie tak, że nie nastawię sobie czasu, tylko po prostu, wiesz, luźniutko będę sobie jadł na luzie i pyknę 25 tysięcy kalorii, uleje się czy nie, zobaczymy, pewnie trochę mnie uleje, ale człowieku, zrobię Jimmy, będzie dobrze. Idę do Biedry. O człowieku, jak pada, jestem już po zakupach. Powiedz tak, na razie mam. I mamy tutaj, wyzumujesz czy nie? Mamy już tutaj 15 tysięcy kalorii, czyli jeszcze dycha w Lidlu i będę gotowy. Jeszcze dycha w Lidlu, ale to jest już liczone bez tych pączków, które kupię w Lidlu, bo jeszcze nie kupiłem tych pączków w Lidlu, bo chcę tam kupić 10 pączków, więc z pączkami już mam 15 koła, ale jeszcze mówię, dokupię dychę w Lidlu. O tak, czekaj, pełno smakołków, zaraz ci pokażę, co tam wszystko jest. To na aplikacji wychodzi 24 600 z groszem, więc jeszcze sobie dołożę 400 kalorii w domu i mam 25 koła. Cześć, to pokażę ci wszystko, co tu jest i lecimy do chaty. A więc co, jesteś już na chacie, zacz to. Tak się całość prezentuje, no i teraz sobie to powykładam, a my widzimy się, jak sobie to wszystko zrobię. I oczywiście sprawdzimy sobie formę oraz wagę przed. A więc co, pora sprawdzić sobie formę przed challenge'em. Tu masz przód. Tu masz bok, tu masz plecy, tu masz brzuch bliska, wakium. Dobra, więc wchodzimy na wagę, 0,0,0, cyk, cyk, z kamereczką będzie 8,7 i... Jo. 3, 8,7 i 3. 8,7 i 3. Tak jak widzisz, to jest waga przed challenge'em i teraz zobaczymy, jak będzie po, jak mi się będzie prezentować forma. Chyba sobie podzielę to na dwa posiłki, bo na jeden chyba pęknę. Prawie co, jesteśmy już przy stole, to żarcie mnie zasłania, ale przedstawię ci wszystko, co tu się prezentuje. Patrz to, więc tak się prezentuje pączek, mamy takich 10, czyli jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pączków. Mamy tutaj 3 corn dogi z Lidla. Mamy tutaj całą paczkę ciastek. Taką nowość znalazłem, jakieś zozole, zaraz sobie obczajmy. Mamy takie biszkopciki. Mamy takie biszkopciki. Mamy tutaj czekoladę. Nie jedną, nie dwie, bo trzy czekolady. Mamy tutaj rodzinną pizzę z kurczaka. Mamy tutaj wielką paczkę chipsów. Mamy tutaj kolejną paczkę chipsów. I następną paczkę chipsów. Są tutaj 2 litry mleka. Mamy tutaj kokosowe ciastka. Mamy tutaj orzeszki. Mleczne bułki, gościu. Oczywiście kolka zero do popicia. To pokazałem. Lody. Patrz to. Tyku, lody dla chody, tiramisu z ciasteczkami i od tego zacznę, bo się roztapia. Ciastka ci pokazywałem. No i łącznie, tak jak ci mówiłem, według apki mamy tutaj... 24
5500, ponad 24500 kalorii jeszcze później wezmę. Na razie zjem to, co mam tu, bo człowieku, na razie zjem to, później będę dokładał te 500. Więc gościu, Santa Maria Magdalena, ameno, żebym się nie udławił i czeku, nie przejadł się z tym wszystkim. Dobra, więc mamy tutaj pełno żarcia i czas rozpocząć ten challenge. Dobra, masa do masa. Powiedziałem A, trzeba powiedzieć B. Teraz ty powiedz w komentarzu, jaki challenge robimy kolejne 7 dni. A tymczasem jest grubo ci powiem. I będzie chyba grubo po tym challenge. Dobra, więc ten pierwszy ogień leci corn dog. Zobaczymy, jak smakuje. Dobra, więc patrz to, corn dog prezentuje się następująco. Jest sztos, ci powiem. Znikrawo. Kolejny corn dog. Ja powiem ci, są sztos, naprawdę, taki sezam. Fa, fa, fajnie czuć, fa, fa, fa. Jeszcze tutaj delikatnie wycieka musztardka. O, powiem, serio, jest sztos. Wow. Kolejny corn dog, numer 3. Wow. Pora na te lody, bo zaraz się roztopią. Blokada. Ale jeszcze mam corn doga. Wow, wow, gościu, o stary, o gościu, gościarko. Patrz to, więc tak się prezentują lody tiramisu. Ło, ścieka! O kurde, poleciało. Na ziemię? Na kanapę. Kurde, idę po papier. O kurde, będzie ślad. Ale pamiętaj, to wszystko dla was! To wszystko dla was! Będę czyścił tą kanapę po challenge'u. Patrz to, tak się prezentują lody tiramisu. Dobra, patrz to, tu masz lody tiramisu. Wow, o ja. Patrz to, jakiś sztos. Jojojoj. O, o ja. Wow. Petarda. No powiem ci, że jest dym. Jest dym. Dawaj znać w komentarzu, jakie są twoje ulubione lody. Moje do tej pory to były Hageny albo Ben & Jerry, ale powiem ci, że to konkurencja w kit. Do podniebienia się przyklejam, więc uwaga na te ciaska. Ło! Patrz to, jaki sztosik, to są normalnie się cool lodziki chamskie, mega. Sztos. Wow. Bum, bum, bum. Kładę tu. O, ci powiem, że tylko pierwsze takie koty za płoty są git. A, jeszcze masło wliczyłem sobie pół kilo. Pół kilo masa. To jest masło, czyku. Pół kilo masa jeszcze orzechowego. Wliczyłem, a zapomniałem przynieść. Więc do masa orzechowego idealnie by sobie, no, bułeczki mleczne. Człowieku, bułeczki mleczne wjadą także. O, tak się prezentują bułki mleczne. Człowieku, z czym się kojarzy ten dźwięk? Czy bardziej skrzypiący fotel, czy bardziej to? Oczywiście masło trzeba zamieszać. Uuuu! Patrz to. Ojojoj. Patrz, jak to wygląda. Ojojoj, jak to wygląda. Pytania. Napisz w komentarzu na zdrowie, to przypnę ci sobie serduszko i napiszę ci na zdrowie. Ba, 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 ba. Napiszę ci, o, masło orzechowe. Uuuu, tak. Oh yeah, baby. Jeszcze zrobię tak, patrz to. Pączka w to. Yeah! To jest życie, człowieku, cześć to. Uuu, kanapka z pączkiem i z masłem i z... Ej, patrz, jaki to jest sztos. Mówię ci, taki sztos. Papier, znowu papier. Od lodu chyba jeszcze teraz. O gościu, że będę usuwał te papierki tu. Ten talerz już wezmę, ty, jak jest puste. O kurde, aż odbija. Słone na później. Challenge to challenge, bułeczka. Brudny ten stół, ty. Challenge to challenge, patrz to. Bułka. Zobaczcie sobie w mleku. Bułeczki naprawdę są fajne. O, jeszcze pokażę ci w przekroju. W przekroju prezentuje się następująco. Jeżeli chodzi o makrosy, to masne bułeczki. Zęby się kleją od tego. Mam masakra. I ręce, i stół, i z tą łapę w górę. Jeszcze teraz. Ja sobie doleję mlesia. Yeah. Dobra, co teraz? Nie wiem, czy słodkie, czy słone. A te ciastka. Bum. Tak się prezentują ciastka. O tak.
Tak się prezentuje ciastka w przekroju. O. Nie, że pokazuję ci środkowe palce, tylko pokazuję ci w przekroju. Wow. Po co, trafię takim ciachem do buzi? Obstaw teraz. Czy trafię? Ha! Bum. Cukrowy zjazd jeszcze jako chłopiec, ma cukrowy zjazd. Dobra, to mam jeszcze z masło na talerzu. O nie, patrz to. Nie, 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 patrz to. Talerz, masło było. Krusinki też. To jest jeszcze po kordogach, ty. O nie, nie oszukuj, gościu. A i buki, a tu też kładę. Orzesz chyba. Słomego to teraz. O kurde. O, o, jakie już w końcu są słone. A skaka będzie, ty? Koza. Znowu spadło. Tak się prezentują orzeszki. Wow. One są podobne do tych niknaksów. O. Ej, może chcesz orzeszka? Ja ci chętnie oddam, patrz. Taką garść. Patrz to, taką garść ci chętnie oddam. Weź sobie. Ja nie zbiednieję, a ty se zjesz. Też zakład nadal aktualny. Napisz komentarz niknaks i ci kolejne. Prosta piwa, patrz. Dobra. Na rozdanie mam pełno. Czekaj, giveaway niknaksu. Chrupki, skorupka. Ja mówię prawdę, słuchaj. Chrupki. Dobra, resztę dokończę co za chwilę. Stawiam tu. Ciastka, o, ciastka. Patrz to, tak się prezentują ciastka. O kurde, oj, oj, oj. Tak się prezentują ciastka. Oj, 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 jakby to powiedział Lazar. Jakby to Szpakowski w filmie powiedział, o tak! Tak się prezentuje ciacho. Mi się zmienia głosy. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz na zdrowie. Starej krowie. Wiesz to, zostawiam dwa ciastka i zrobimy sobie czekoladowe, ciastkowe oczy. Patrz to, uwaga. Pasują mi? Jak myślisz? Napisz w komentarzu. Jeżeli pasują, napisz ciastkowe oczy. Nawet zapomniałem powiedzieć, co to jest. Normalnie baliczyk wjeżdża. Mamy wypchane hamsko. Baliczyk wjeżdża, ty. Kokosowe, masz kokosowe. Hamskie makro. Tak, kiedyś wachelki. Mleko. Masło. Oj, 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 skup się teraz, gościu, żeby nie naświnił na stół. Masło, cyk, o tak, tak, tak. Hop, hop. Złapałem. No kurde. Ja nie przerwała. Czemu ja dojadam masło stale leża? Skoro tu jeszcze mam w słoiku pełno. Ten koleś to jest dziwny. Czyli ja. Masło. Nigdy nie jest takiego połączenia z orzeszkami jeszcze. Popiję mlekiem. Czekolada na łokcie, chłopie, co ty robisz? Of course, że zjem kolejne ciastka, ale za chwilę. Wow, jest dym. Jest trochę dym. Oh, kolkę sobie zostawię do chipsów i do Pepsi, znaczy pół do pizzy. Już mi się mieszają słowa od słodkiego. Czyli tak, chipsy. Wszystkie chipsy, czyli to i to. Na pewno wjedzie w drugiej turze. Pizza też. Już jest w drugiej turze i czekolady, właśnie zastanawiam się. Czekolady jechać teraz? To zrobię tak, dwie teraz. Zozole zostawię sobie na później też. Pączki, kurde, nie no, muszę teraz to muszę dokończyć. Orzeszki, dokańczam. Bum, bum, bum.
masą w trojesty. Chipsy na bank później. Czekolady, dobra. Karmelowe. Magnetik. Człowieku, tak się prezentuje magnetik. Wow. Kolej prezentuje się następująco. Wow, nice. Malinowa prezentuje się następująco. Ło, malinka w środku, patrz to. Widzisz? Malinka, pokażę ci zaraz. O, tak się prezentuje malinowa, widzisz? A po co ja widelet wziąłem? Nie wiem. Do pizzy? Nie. Do ciastek? Nie. Może się przyda. No to zostawienie łapy w górę, właśnie teraz! Dawaj znać, jak chcesz kolejny challenge na dole 7-dniowy. Off. Biszkopty chyba, nie? Teraz. Biszkopty, dobra, tą czekoladę pyknę do końca, będzie z głowy. Biszkopkowa, tak się przyda. O, ja pierdzielę, spadła ty. Cześć, dojem to. Patrz, i pod... O kurde, poruszyłem kamerą. I tak się prezentuje czekoladka, widzisz? Chciałem już pomachać białą chusteczką na przerwę, ale stwierdziłem, biszkopty pyknę z głowy. I jak to pyknę? Zostaną mi pączki, ciastka, chipsy i pizza. O Jezu, to jedne chipsy też. Dobra, ciastka i jedne chipsy. A mnie, no już muszę. Normalnie bęben mi zaraz wpadnie, ty biszkopciki paryskie. Nie chcę się wstawać, pokazywać ci biszkopcików paryskich, ty, albo pokażę ci pana. Tylko brzuch mi już nie pozwala, tak się prezentuje. Łapa się częściej, patrz to od słodkiego. Tak się prezentuje biszkopciki paryskie. W przykroju. O, patrz. Znowu nie pokazuję ci fuck you, tylko biszkopcik paryski. Truska w tole były smaczniejsze. Mleko time. Nie, biszkopciki jeszcze są, spokojnie. To jeszcze nie jest przerwa. Czas na przerwę, czas na kitkę? Gdzie jest kitkę? Zostały pączki, zostały ciastka. Znaczy tu, ciastka, dobrze mówię, żebym się myli. Jedne chipsy, drugie chipsy. Trzecie chipsy i pizza. O kurde, ci powiem, że no nie no, muszę zrobić sobie przerwę, ma. Chyba, że jeszcze jedne chipsy. Dobra, napisz teraz tak, albo grillowany stek, albo słodkie chili. Co wybierasz? Daję ci chwilę. Dobra, wybieramy twoje. Bierzemy, człowieku, grillowany stek. Wow! Tak się prezentują ci psiorki. O, sorry, ja już na serio, jest dramat, ty. Chips przekroju, tak się prezentuje. Jest test chrupkości. Jest chrupki. Chrupki ham. Może deal robimy, komentarz chips i ci daję chipsa. Zgódź się, please. Będzie łatwiej. Czemu się nigdy nie nauczę, że chipsy są złe na challenge, bo się rani podniebienia od tego. Of course, że robię przerwę. Wiesz co mamy? Na razie łyk mleka. Mamy tak. Tiramisu ojedzone, raz, dwa, trzy czekolady, mignaciki, jedne chipsy, jedne ciacha, masło orzechowe, no trochę zostało tu jeszcze na ściankach, więc sobie pewnie będę tam dobierał, albo zobaczymy, może wymięknę. Jedne ciacha, drugie ciacha, te bułeczki, jedno mleko, drugie jest już naczęte, te kokosanki, człowieku, kokosowe, odbija się. No i zostało tak, to, drugie chipsy, te śmieci sobie na bok dam tu. Jedne chipsy. Drugie chipsy, ciastka i pizza. To pozostało. To jeszcze na do widzenia sobie wezmę jednego pączka. O.
Widzimy się już za chwilę. Aż to jaki beli. Jesteśmy z powrotem w mojej kuchni. Nie wiem, czy słyszysz, czy nie, ale w piekarniku wstawia się ta pizza. Więc do momentu, kiedy nie będzie się robić, to stwierdziłem, że let's do it, zróbmy to po przerwie. Na pewno nie mleko już. Yeah. O tak, o, uwaliłem się, patrz tą. Czekub, jasne ciuchy to challenge, chłop się nigdy nie nauczy. To co robimy teraz, pączki? To pączki challenge, człowieku. O kurde, bębek mi nie pozwala dosięgnąć. Jak się prezentuje pączuś? Sekoju prezentuje się następująco. Jak pogryzę. O, w przykroju prezentuje się następująco. Może te ciała teraz, o. No to są takie cuksy, patrz. To są takie cuksy, zobacz. To są takie cuksy. Otworzymy, zobaczymy jak wyglądają w środku. Ło, człowieku. Wieniu, to są takie cuksy, patrz. To jest dobre, no. W przykroju prezentują się następująco. Ja zarządzę. Oby ta pizza za szybko się nie zrobiła. O. Puściutko. Normalnie kruszyny zostały zjadł, czeku. Chipsy. Patent z wybijaniem, pamiętasz? Pamiętasz lifehacki z challenge'u 25 000 poprzedniego? Tu masz linka? Tak się prezentują chipsy i ja zawsze nie. Pizza jeszcze się robi na szczęście. Reszka chipiorów. To co, pora na pączki, o. Pączki, u. Nie, czekaj, może chipsy czy pączki? A, to jeszcze tego pączka zjem. Siema, co tam? Jak ci miała dzień? Mi już boli szczęka. A ty jak tam? Dobra, chipsierki. Jak się prezentują chipsierki? Pamiętaj, patent z lifehackami. No i po patencie z lifehackami, patrz to. Powietrze tyle było, cześć. Pizza? Jeszcze nie. O. To chipsy. Picobello. To jest fran chip, to jest impreza. Jest trochę. Reza. Może ciągle jest konkurs, chips. Komentarz chips, masz chipsa. Kończyweczka. I czekam na pizzę. Teraz obstawę, kto będzie pierwszy? Pizza się zrobi i zapika, czy zjem te trzy pączki? Jeżeli uważasz, że pizza będzie pierwsza, napisz komentarz pizza. A jeżeli uważasz, że ja będę szybszy, napisz i ifem, patrz. Kolejny pączek. Następny. Pierwsza była pizza, słuchaj co? Tak blisko jak ja.
Idę po tą pizzę. Dobra, więc patrz to. Pizzka prezentuje się następująco. A czekam aż ostygnie, więc zostawmy w górę, a ja czekam aż ostygnie i widzimy się jak ostygnie się. Kawałek prezentuje się następująco, oczywiście tradycyjnie kanapa z pizzy. Czy jest ciepła, czy jest zimna. O, gorąco jeszcze. Będziemy dmuchać tym. Wąsa, trzeba sekać. Więc w tym momencie jak będziemy czekać, napisz w komentarzu jaki robimy kolejny 7-dniowy challenge i co chcesz, czego chcesz więcej na kanale. To wszystko zależy od ciebie. 7000 łapek, od razu wpada kolejny odcinek z challenge'u. Czaisz to? Od razu wpada kolejny odcinek z challenge'u. O, śpiączka. Sen, ciepły. Rodzinna pizza, czaisz to? Kurde, tak parzy gościu, że to jest koniec. Ale spróbujemy, podmuchamy. Lubisz ciepłe czy zimne pizze? Dawaj znać. Właśnie ciepłe, o co pytam. Sprawy co mam. Dasz rady gościu. Napisz w komentarzu. Dasz rady gościu. Tak co mam. Bo ja pamiętaj, przenoszę się do przyszłości i pamiętam wszystko. Więc ja widzę. Marek pisz. O, kanapka z pizzy. Porozdzielam sobie już je, żeby szybciej ostygły. O. Kanapki z pizzy, jazda. Ale jutro trening trzeba będzie zrobić, o ile się obudzę po tym. No, prezentuje się ładnie ci powiem. O. Łatwo nie jest. Cały mokry. Pachnie jak pizza. Masło orzechowe? Na stole? No trudno. Z pizzą też smakuje. Pamiętaj, twoje zdrowie, moje gardło. Zasada jest taka prosta. Ale... Kolejny sandwich z pizzy. Jak się prezentuje. Wow. Gorsze się. Wow, ale ostatni, patrz to. Ostatni, widzisz to? Nie wiem, muszę kolki się napić. Ostatni kawałek pizzowej kanapki. Pamiętam, dasz radę gościu. Ostatni kawałek, widzisz to? Ostatni kawałek. Wiesz co chodzi, jest koniec, jest finito. It's over. O, normalnie Maciej jest tak pewien, że to jest koniec. Brudny papier. Co mi tam? O, kolka, to jest zdrowie moje gardło. Pora sprawdzić sobie formę po, tylko ci pokażę jeszcze, że wszystko poszło. Jedna pizka poszła. Tu pączki poszły, zozole, człowieku chamskie, tiramisu, lody, cream chips. Do cream chipsów pakować będę. Jedne chipsy, jedna czekolada, druga czekolada, zozole, papierki po zozole, czekolada, niknaksy, chipsy, masło orzechowe, ze ścianek już nie każ mi gdzieś. Ciastka, zakrętka po maśle, o, te ciacha po sole, bułki, jedne ciastka, drugie ciastka, to. Jest dużo ciastek. Jedno mleko, drugie mleko. Widelce, którego nie użyłem. Aha, i pizzka. I pizzka. Sprawdźmy sobie formę po. I brak. I wagę. Aha. Wow. Jesteśmy po challenge'u, sprawdźmy sobie wagę po. Oraz formę. O, jaki belly wyszedł. Normalnie, patrz to. Kulturyści z po dopingu. Vacuuma ci oczywiście nie zrobię. Sprawdźmy sobie wagę po. Cyk, cyk. 94 i 8. Taka waga jest po challenge'u. Jeżeli się podobało, daj łapę w górę, daj suba z nadzonek. Nie chcę się nic gadać, bo czeku baliczyk wjeżdża. A tymczasem pamiętaj, 7000 łapek i kolejny odcinek wpada na kanał. A tymczasem kończę ją i nara i trzymaj się. I dawaj znać, że kolejny się 7 nie robi. Albo zarobić, idę się przespać. Nara, jo! A i czekaj, gościu i gościarko. Tu masz jeszcze 3 ostatnie filmy. Są mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa, 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 pa.